aż 170 km na godzinę. To prędkość Audi Q8, którym przemieszczał się w pobliżu Suwałk białoruski kierowca. Ale przekroczenie prędkości to nie jedyny problem kierującego. Na ekspresowej S61 na jezdni w kierunku Litwy policjanci z suwalskiej drogówki zatrzymali do kontroli Audi na niemieckich numerach rejestracyjnych. Licznik policyjnego radaru wskazał prędkość 170 km na godzinę. Kierowca Audi bardzo szybko i bez prób tłumaczenia przyznał, że jechał za szybko i opłacił mandat bez najdrobniejszego sprzeciwu. Tymczasem policjanci ustalili, że auto zostało zarejestrowane jako utracone na terenie Niemiec. 35-latek jadący na Litwę nie potrafił tego wytłumaczyć. Twierdził, że wypożyczył ten samochód w Warszawie i miał go zostawić w Wilnie. Kierowca i o 2 lata młodszy pasażer zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Obydwaj obywatele Białorusi już usłyszeli zarzuty paserstwa. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wartość skradzionego Audi to niemal 400 tysięcy złotych.